Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny, zapraszam na 17 odcinek z Aleksem. Dobra. Idźmy zatem zameldować. A Spike, co chce? Można tu kupić Eleks. Można tu kupić Eleks? Eleks? Tylko jeśli potrzebujesz zapasów na kolejną wyprawę. Doktor to najlepszy miejscowy chemik. Dodaje Eleks do różnych rzeczy. Możesz go brać i nie martwić się, że zmienisz się w Alba. Doktor wie, do czego powinien służyć. Doktor Who? Uwalniamy umysły. Konwerter Albów pomoże nam wszystkim odzyskać wolność. Bierzesz Eleks? Mówisz, że Alb. Co? Spadaj! Mówiłem, że dopalacze cię wyzwolą. One nie zmieniają cię w jednego z tych robotów. A, w życiu. Pieprzyć Albów. Jak dla mnie mogliby wszyscy zginąć. Widzisz? Nie rozumiesz. Albowie wpychają do konwertera wszystko, co zawiera Eleks. Czyli wykonują naszą robotę. Oni ustawili maszynę, my zabieramy Eleks. I wyzwalamy nasze umysły. Chyba tak właśnie myśli książę. W przeciwnym razie, czemu pozwoliłby im tu zostać? Zaczekasz, Eleks będzie gotowy. Potem użyjemy materiałów wybuchowych i odeślemy ich do Ksakoru. A nie przejmujesz się ludźmi, którzy trafili do konwertera? Nie, ci idioci byli na tyle głupi, że dali się złapać. Zła masy. Dobra. Dziwne, co? Myślisz, że to rozwiązło? Było gdzieś tutaj chyba. Do kantyny. Tyle patroli miało ostatnio kłopoty. Dziwne, że jeszcze jakieś zostały. Szczęście sprzyja tylko tym, którzy sobie pomagają. Nie, w sumie to... Z kim ja rozmawiałem? Nie wiem jak ty, ale ja nic nie słyszałam. To nie było tutaj. No to się pogubiłem trochę, bo nie pamiętam, gdzie byłem. Zobaczę tutaj może. Tak też można myśleć. Tak, to jest niektóre tutaj. Niektóre rzeczy wymagają czasu. Przyniosłem skrzynię z wozu. To oznacza sukces. Książę chętnie je przyjmie. Co dokładnie się stało? Albowie zaatakowali wóz. Rozumiem. Chyba się mylisz. Nie było żadnego ataku. Żadnych Albów. To był zwykły wypadek. Zrozumiano? Młody ten kurier przeżył. Wszystko widział. No po co? Ale nie przysporzy ci kłopotów. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Prawda znajduje się w kryształkach. Dlatego dam ci trochę prawdy. Pamiętaj, Albowie nie mieli z tym nic wspólnego. Nasze dostawy są bezpieczne. Ludzie mogą zaufać księciu. I będą mu ufać. Przeniosłem trasę dostaw i teraz wszystko działa bez problemu. Czyli wszystko dobrze się skończyło. Dobra. Ale niepotrzebnie gadła jest, bo nie miał powiedzieć, że ten chłopak przeżył. Co za głupota. Zobaczmy, co jest tutaj. Nic tu nie znajdziesz. No i nic nie szukam nawet.
Dobra, misja wykonana. Trzeba by zrobić... O, Cindy. Witaj w dzielnicy uciech. Wystarczy, że wymienisz swoje pragnienie, a zostanie ono tu spełnione. Powiedz mi tylko, czego pożądasz. Pożądam? O czym śnisz, gdy jesteś tam na pustyni całkiem sam? Cokolwiek to jest, tutaj możesz to zdobyć. Mogę pomóc ci urzeczywistnić sny. Wystarczy niewielka suma, a zaspokoisz swoje pragnienia. Jeśli zechcesz mnie odwiedzić, zanim wrócisz na tę wielką, samotną pustynię, wiesz, gdzie mnie szukać. Tak trudno jest znaleźć coś, co nas uszczęśliwia, ale gdy już coś takiego znajdziesz, trzymaj się tego. Warto poświęcić temu czas, zanim straci się to na zawsze. Wygląda na to, że właśnie coś straciłaś. Wszystko w porządku? Jasne. Tak, oczywiście. Mam się świetnie. Powiedz mi, czego chcesz. Wynagrodzę ci to. Serio. Przemyśl to. Możemy zawrzeć układ. To brzmi tak, jakbyś to ty chciała mi zapłacić. Mówię tylko, że możemy zawrzeć układ. Możesz zapłacić, albo... Może mógłbyś mi w zamian w czymś pomóc? Ty pomożesz mi, a ja tobie. Rozumiesz? Jakiej pomocy potrzebujesz? Jeśli ci powiem, powierzę ci moje życie, ale... Ktoś, kogo znam. Liam ma kłopoty. Żelazna Madison położyła na nim swoje łapy. Dosłownie go posiada. Traktuje jak niewolnika. Co masz na myśli, mówiąc, że ona go posiada? Madison była kiedyś jedną z ulubienic księcia. To się skończyło, ale ona nadal się na niego powołuje. Była jedną z książęcych zabawek, ale sama też lubi mieć ludzi dla siebie. Teraz wybrała Liama i jeśli czegokolwiek jej odmówi, no... Jej ostatnie zabawki nie żyją, więc możesz się domyślić. Czemu ci na nim tak zależy? Bo... Mi zależy. Wystarczy? On musi od niej uciec. Musi się uwolnić. Jak mogę pomóc? Pomożesz? Naprawdę? To znaczy, musisz wiedzieć, że tak naprawdę możesz mi pomóc tylko w jeden sposób. Żelazna Madison musi umrzeć. Inaczej znajdzie jego, ciebie i mnie. Nie ma innego wyjścia, żeby to skończyć. Pomogę ci. Nie musisz mi nic płacić. Pomożesz mi tak po prostu? Gdzie jest haczyk? Nikt tu w okolicy nie pomaga ludziom za darmo. Nie jestem nikim. Wiem. I wiem, że ocalisz Liama. Cały fort będzie ci za to wdzięczny. Nie będzie łatwo ją zabić. A jeśli cię na tym przyłapią, wszyscy możemy skończyć w szponach księcia. Musisz znaleźć sposób, żeby zrobić to dyskretnie. Co sugerujesz? Wszyscy wiedzą, że uwielbia wdawać się w bójki. Jeżeli ją sprowokujesz, na pewno połknie haczyk. A jeśli cię zaatakuje, nawet książę nie będzie mógł cię winić za zabójstwo w samoobronie. Gdybyś po prostu ją zaatakował, byłby zmuszony działać. Ale jeśli to ona zaatakuje ciebie, myślę, że się ucieszy, że się jej pozbył. Sprawia mu tylko kłopoty. Dobra. To było dobre. To było dobre. Okej. Załatwmy zatem tę sprawę, ale nie wiem, czy ją pokonam w ogóle. Tak. Zrobimy sobie życie i śmierć. Żelazna Madison. Zaznacz na mapie. Zobaczmy mapkę. Ona jest tu, a my jesteśmy tutaj. Musimy przejść przez most. Dobra. No to lecimy. Pewnie zginę jako pierwszy, ale... Trudno. Trzeba zaryzykować. Hasło? Co tam?
A co to jest tutaj? Jakiś atom? Dobra, z Frankiem nie będziemy rozmawiać. To jest ta babka. Okej. Hej! Ani kroku dalej. Jakiś problem? Zaraz się dowiemy. Masz 5 sekund na to, by zacząć mówić o eleksicie, który przyniosłeś. Jeśli nic przy sobie nie masz, to dla nas jesteś nikim. Powiedz więc, chcesz być właścicielem czy podwładnym? Mały Lian prawie się wypalił. Ktoś musi go zastąpić. Ile jesteś wart? Więcej niż masz. Byłbyś mój, tak jak mały Liam. Mam wiele posiadłości w forcie. Do klatki nie ma wstępu bez mojego pozwolenia. Lepiej się rusz. Jeśli chcesz się rozerwać, zajrzyj do dzielnicy uciech. Sama nazwa już wiele mówi. Z tego, co słyszałem, nie cieszysz się najlepszą reputacją. Doprawdy, tylko dlatego, że jestem gotowa ubrudzić sobie ręce, gdy trzeba. No mów. Kto źle o mnie mówi? Otwórz usta i mów. Kto tu na mnie nagadywał i co mówił? Nic ci nie powiem. Sądzisz, że możesz zataić informacje przede mną? Połamię ci wszystkie cholerne kości. Lubisz sobie pogadać? Myślisz, że to tylko czcza gadanina? No to się mylisz. Nie musimy walczyć. Owszem, musimy. Chcesz walczyć? Proszę bardzo. Kolejny dupek, kolejne ciało. Nie żyjesz. Okej. O rany. Dobra. Zaczynamy. Chodź tu. Kubiko. Zaraz ją pokonamy. No w ogóle się nie rusza. A czemu on mi nie pomaga? Kolego. Nie żyje. No i bardzo ładnie. No ja tylko 68 eleksitu miała, ale lipa. Dobra. Dobra, mogę tego Liama teraz uwolnić. A Frank? Jesteś więźniem? Tylko cieleśnie. Mój umysł i dusza są wolne. Nie będę strzępił języka na niewiernego. Kalan wszystkich was ukaże. Jak cię złapali? A czy to ważne? Chyba, że przysłał cię tu mój emisariusz. Nikt mnie tu nie przysłał. Więc nie będę strzępił języka. Nie muszę ci nic mówić. Nie myśl sobie, że podam ci ich współrzędne, albo że usłyszysz ode mnie cokolwiek na temat moich braci w Kalanie. Więc odejdź stąd. Okej. Jak uwolnić tego chłopaka i gdzie on jest?
O, to jakieś... Jakieś trupy. Papieros ostatni, rozumiem. Przed egzekucją. Tu za przywiązanie do detali. Tu nie wyjdziemy. O, tu też jest teleport. Fort nie jest nową nazwą. To miejsce było wykorzystywane do celów obronnych w Starym Świecie. Jesteś ekspertem do spraw Starego Świata. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, wystarczy zapytać. Zawsze chętnie wymienię się informacjami. Zauważyłem. Tu możemy się przespać. Tu mogę jakieś rzeczy zebrać, ale... Niewskazane. A to jakiś boss jest. Dobra, pogadamy. Zyski czy kłopoty? Co mi przyniesiesz? Jak mogę przynieść ci zyski? Nieważne skąd weźmiesz kryształki. Ważne jest to, w czyjej kieszeni wylądują. Jeśli chcesz zaistnieć w towarze, musisz zacząć od zysków. Liczą się tylko one i lojalność. W takim razie potrzebujesz mojej pomocy? Ja? To coś nowego. Chcesz, żebym ci pomógł? Dam ci 30 sekund. Powiedz, czego chcesz. Jeśli liczysz na zyski, daj mi zadanie. Zadanie? W porządku. Znajdź Konrada. Znajdziesz go przy rakietach. Powiedz, że ma dokończyć pracę. A potem zrób to, co ci zleci. Jeśli szybko tego nie skończy, zabiję go. A potem... ciebie. Żeby było jasne. Ciebie mogę zastąpić, ale Konrada nie. Dopilnuj, żeby żył, dopóki nie dokończy pracy. Jeśli on umrze, ty też umrzesz. Oto twoje zadanie. A teraz wynoś się stąd i zajmij się tym. Zrobię to. Do roboty. Okej. Oczywiście, że zrobię, tylko jeszcze muszę znaleźć tego gościa, który był tam więziony. Gdzie on jest? Jakiś warsztat, mogę coś tutaj porobić. Ale na razie chyba nie mam takich umiejętności. Naczelnik obozu. Może włączę sobie światełko, bo nic nie widać. Tak już jestem. O, receptura. Może pogadam z Konradem, jak już tu jestem. Falk. Nie strasz mnie. Wow, bomba. Można tutaj zejść, wejść, dobra. Lecimy.
Poczekaj, czy tam podlecę. Powinienem, nie? O. Nie udało się. Dobra, idę zameldować tej babce, że wszystko się udało. Zobaczymy, co ona mi powie. Udało się. Ok, dolecieliśmy. Gdzie to było? Tutaj chyba, nie? O, jest. Aj! Nie chcę tego nosić. Żelazna Madison nie żyje. Nie żyje? Naprawdę nie żyje? I nigdy już nie wróci? Nawet nie wiesz, jak długo czekałam, żeby usłyszeć te słowa. Jeżeli istnieje życie po życiu, mam nadzieję, że się tam smaży. Liam jest wolny. Może teraz znów będziemy mogli być razem? Dziękuję. Dziękuję za twoją pomoc. Masz dobre, szlachetne serce. Mam nadzieję, że odnajdziesz swoją ścieżkę w życiu. Nikt nie zasługuje na to, żeby być sam. To wszystko? Ale coś miałaś mi dać. Pewnie słyszysz różne rzeczy. Łóżka mają uszy, co? Tak, dochodzą mnie różne plotki. Powiedz, co chcesz wiedzieć, ale nie myśl sobie, że uzyskasz te informacje za darmo. Potrzebuję informacji. A ja potrzebuję kryształków. A zatem dogadajmy się jakoś. Szukam czegoś, co dałoby mi jakąś porządną ilość eleksitu. Wydaje mi się, że o czymś słyszałam. Pewien człowiek, którego znam, miał niedawno scysję z żonką. Najwyraźniej odwiedzał dzielnicę uciech zbyt często. Zaczęła grozić, że mu się odpłaci. Postanowił więc schować przed nią swoje kryształki. Wiedział, że nie mogę opuścić fortu, więc wymsknęło mu się, gdzie je umieścił. Pokażę ci to miejsce. Okej. Dzięki. Obydwoje potrzebujemy kryształków, w przeciwieństwie do niego. Okej, kryjówka złodzieja. Zróbmy sobie to jeszcze. Wow, a to gdzieś daleko jest. No dobra. Skoro musimy iść, to ruszajmy. Albo dobra, nie robimy tego. Zrobimy tą misję z Konradem, a kryjówkę sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Gdzie ta dziewczyna wyszła? No tu idzie. Nie teraz. Nie teraz. A dlaczego nie? Okej. Okay. Dobra, z Konradem trzeba pogadać. Jakbym tam skoczył, będzie szybciej, nie? Tylko nie wiem, z której strony przyszedłem. Dobra, jest. Jakie przestępstwa popełniłeś?
Dlaczego myślisz, że popełniłem przestępstwo? Wszyscy to robili. Najczęściej przychodzą tu, bo nie mają dokąd pójść. Tak czy inaczej, jesteśmy więźniami. Kim ty jesteś? Nikim. Nie jestem więźniem. Wszyscy na początku tak myślą. Skoro nie jesteś więźniem, to czego chcesz ode mnie, Konrada Twórcy? Znasz pojmanego kleryka, Franka? Nie, albo nie pamiętam, że go znam. Nie kojarzę go z Ignadonu. Dlaczego pytasz? Chcę znaleźć jego oddział. Okej, zróbmy to. Byle szybko. Chyba wiem, gdzie mogą być. Prześlę ci współrzędne. Nie mów mi tylko, co zamierzasz zrobić z tymi informacjami. Za nic w świecie nie mów mi, co robisz i co zamierzasz. Jasne? Co tu robisz? Pracuję nad... piekielną maszyną! Buduję... koniec świata! Kometa to pikuś przy tym, co książę kazał mi zbudować. Konstruujesz bombę? Bombę? Materiał wybuchowy. Bang. O, moja broń nie wysadzi kilku mutantów. Ona zrówna z ziemią całe miasto. To będzie Big Bang. Książę chce zniszczyć całe miasto? Kto wie? Zależy od tego, jak duża będzie. Według moich obliczeń zniszczy miasto. Ale kto by się przejmował szczegółami? To przepiękna maszyna. Przepiękna! Które miasto książę chce zniszczyć? Którekolwiek. Król pustyni ma wielu wrogów. Ksakor, Abessa, Edam? Myślisz, że któryś z nich będzie chciało z nim zadrzeć, gdy się dowiedzą, że chce je zniszczyć? Wystarczy, że zniszczy się jedno miasto, a pozostałe nawet nie spróbują z nim zadzierać. Ale ja jestem tylko wysłannikiem, artystą spełniającym wizję księcia. Rozmawiałeś już z nim? Z księciem? Tak, rozmawiałem z nim. Więc wiesz, o czym mówię. O, on jest wizjonerem. Jak idą prace nad bombą? Nad Big Bang? Córą komety? Ogniostwórczynią? Już prawie skończyłem. Prawie. No, prawie. Potrzebuję jeszcze kilku rzeczy i będzie działać. Wtedy zmienię świat. Książę przysłał mnie, żebym ci pomógł. Co? O, mówiłem, że wszyscy tu jesteśmy więźniami. Wszyscy. Jeśli przyszedłeś tu, żeby pomóc, zdobądź dla mnie kilka części. Bez nich Big Bang nie będzie działać. Czego potrzebujesz? Cóż, przede wszystkim przewodnik fazowy i kondensator Edwardsa. Jeśli uda ci się je zdobyć, poszukaj też koncentrycznego zwoju cewki krzyżowej. Coś jeszcze? Tak, ale zacznijmy od najważniejszych części. Będzie lepiej dla nas obu, jeśli się pospieszysz. No, to będzie skomplikowane chyba. Zaczyna się niecierpliwić. Chciał, żeby Big Bang był gotowy w zeszłym miesiącu, a ona nadal nie jest skończona. Jeszcze nie. Gdzie znajdę potrzebne części? Myślisz, że wychodziłem na pustynię? Skąd mam wiedzieć? Znalezienie ich to twoje zadanie. Obaj wiele ryzykujemy. Na pewno masz jakiś pomysł. Okej. Niech pomyślę... niektóre części trzeba zamówić, ale inne można łatwo znaleźć. Znajdź technologię sprzed uderzenia komety, a na pewno coś tam będzie. Zobaczysz je na pustyni. Są... duże. Piją olej czy coś. Gdy znajdziesz chmarę tego czegoś, znajdziesz też maszyny. Dobra. Okej, no to będzie trochę łażenia pewnie. Tu mamy rozbita jednostka, poszukując pracy. A gdzie jest ten Big Bang? A, dobra. No bo jak tu... Czy mi pokaże na mapie, gdzie ona jest? No, pokażę. Dobra.
Czyli już wszystko wiemy, ale to w kolejnym odcinku odszukamy te trzy części i wybierzemy się do kryjówki złodzieja. Okej, okay, to tyle. A więc do następnego odcinka z Alexem. Cześć.